Roadshow 2013. To już po raz ósmy w 10 miastach Polski odbywają się targi audiowizualne organizowane przez firmę Bakes. Ekipa telewizji DAMI postanowiła udać się do Wrocławia i przyjrzeć z bliska prezentowanemu podczas targów sprzętowi, technologiom i rozwiązaniom służącym do szeroko pojętego rejestrowania oraz nadawania obrazu i dźwięku. Błażej Stachewicz, witam Państwa serdecznie. Właśnie znajdujemy się na 8 edycji targów Bakes 2013. Wraz ze mną jest Krzysztof Machulski, organizator imprezy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa, witam telewidzów. Proszę powiedzieć, jakie jest główne założenie tej imprezy? Główne założenie tej imprezy to pokazanie nowych technologii dla branży medialnej, czyli dla osób, które zajmują się fotografowaniem, filmowaniem, ale nie tylko tej domowej, ale chcą wejść hobbystycznie w coś więcej i nie tylko, czyli dla branży medialnej, począwszy od pliku wideo w internecie, czyli w internecie branża medialna, która jest, przez fotografów w zakładach fotograficznych, przez osoby, które filmują czy rejestrują uroczystości rodzinne, przez telewizje lokalne jak Państwa, dziękuję, że Państwo przybyli, przez duże telewizje, łącznie z największymi telewizjami ogólnopolskimi. Czyli znajdą tutaj coś dla siebie zarówno totalni amatorzy, jak i pełni profesjonaliści? Można tak powiedzieć. Jeżeli są amatorami, to mogą się dużo dowiedzieć tutaj na ten temat nowych technologii i jak będzie podążał rynek medialny, wideo na najbliższy kilka nawet lat. Widzę, że targi są rozbite na kilka paneli. Tutaj akurat możemy obejrzeć sprzęt, natomiast w osobnych salach są prelekcje. Czy możemy troszkę powiedzieć o sprzęcie i o wystawcach, którzy w tym roku tutaj się zebrali? Znaczy się wystawcami de facto to jest tylko moja firma, firma BX, tylko my współpracujemy z firmami Sony, czyli ma swoją prezentację firma Sony, ma swoją prezentację firma Panasonic i ma swoją prezentację firma Canon. Są to osoby z branży profesjonalnej, czyli te osoby, które decydują o rynku broadcastowym w Polsce i nie tylko po części, prawda? Ale nie tylko te firmy są, bo firma BX jest przedstawicielem wielu firm, ponad 20 na terenie Polski, które można zdobyć w naszej ofercie. Czyli jest jedna sala z prezentacjami, z pokazywaniem nowych technologii, omówieniem tych nowych technologii, czyli tak zwaną wersją edukacyjną. Ja tutaj można posłuchać, a następnie przyjść i sprawdzić w praktyce, jak to funkcjonuje, jak to działa. Są koledzy od montaży nieliniowych, koledzy od emisji, koledzy od monitorów, od przesyłu wideo przez internet, od przesyłu przez Wi-Fi, przez sieci komórkowe. Także wszystko tutaj można zobaczyć, zapoznać się i dotknąć. Bakes Roadshow jak co roku funduje odwiedzającym przegląd nowych technologii oraz odkrywa rąbek przyszłości. Tym razem głównym tematem targów była technologia 4K. Stanowi ona rozwinięcie panującego obecnie standardu HD. Dzięki 4K obraz ma składać się z większej ilości punktów, być ostrzejszy i dawać złudzenie trzeciego wymiaru. Więcej na temat testowanej obecnie w Japonii nowości opowiedział nam Jarosław Kolc, reprezentujący na targach firmę Sony Polska. 4K, najnowsza technologia, która jest dopiero wdrażana. Na tegorocznych targach BX jest mocno promowana, jest w sumie głównym tematem tych targów. Gdyby mógł Pan nam wytłumaczyć, nam i naszym widzom, na czym to wszystko polega i dlaczego warto na to czekać, bo jest to technologia, która będzie dopiero wdrażana, w chwili obecnej jest przygotowywana. Zgadzam się, jest to pierwsza jaskółka kamery, które prezentujemy w tej chwili na Roadshow BX. Są pierwszymi kamerami, jakie pojawiły się w tym roku w naszej ofercie. Dlaczego 4K? Sama nazwa mówi 4 razy więcej szczegółów. Plastyka obrazu, jaką możemy uzyskać dzięki tej kamerze, jest nieporównywalna do jakiegokolwiek obrazu rejestrowanego do tej pory. Czy to 4K rzeczywiście jest potrzebne takiemu potencjalnemu odbiorcy, zwykłemu zjadaczowi chleba? Dopóki nie zobaczymy jednego obrazu na dwóch telewizorach Full HD i 4K, trudno jest powiedzieć, jak klienci to odbiorą. Ale porównując te dwa obrazy, ja miałem taką możliwość, nagrywając kamerą Full HD dobrej jakości i 4K, oglądając na telewizorze 4K, jest to nieporównywalnie lepsza jakość obrazu.
Można powiedzieć, że 3D na razie jest taką technologią, do której klienci podchodzą z dużym dystansem ze względu na to, że trzeba zakładać okulary do tego, żeby obejrzeć ten materiał. 4K ma taką plastykę, tak dużą ilość szczegółów, że człowiek ma wrażenie, jakby oglądał bez okularów właśnie trójwymiarowy obraz. Sprzęt i technologie to jedna, ich zastosowanie i możliwości to druga strona medalu. Aby lepiej ją poznać, najlepiej było udać się na jedną z licznych BX-owych prelekcji. Tam producenci i doświadczeni użytkownicy pokazywali, na co stać najnowsze kamery, aparaty i obiektywy. Wszystko obrazowały przykłady, porównania i prezentacje. Praktycznie każde prezentowane na targach urządzenie można było dotknąć i przetestować. Na pytania stawiane przez zwiedzających odpowiadali natomiast obsługujący swoje stanowiska specjaliści. Łukaszu, teraz siedzisz za konsoletą wirtualnego studia. Jakie możliwości daje to urządzenie? Możliwości daje nam... Mam możliwość odwzorowania prawdziwego wirtualnego studia z różnego typu refleksami, na przykład świetlnymi. Wtedy możemy na przykład odwzorować cień, jak i człowieka na przykład w podłodze, co daje nam bardzo dużą realistykę, prawda, samego wirtualnego studia. W nowych modelach tego typu urządzeń, które właśnie tutaj mamy na naszym BX Roadshow, w tej chwili można odwzorować nawet prawdziwy ruch kamery w wirtualnym studiu ze wszystkimi przybliżeniami, jak i rzeczami tego studia, prawda? Oczywiście także to urządzenie nie jest tylko wirtualnym studiem, ale także potrafi tworzyć różnego typu eventy, na których będziemy streamować sygnał, bo ma możliwość streamowania do internetu, rekorder, 4 ścieżek, więc wszystkie 4 kamery możemy zapisać do dalszej postprodukcji, czy chociażby nawet do tworzenia jakichś archiwalnych zapisów. Prawda? Dzięki tym urządzeniom możesz uzyskać najróżniejsze efekty, które będą udawać prawdziwe studio, które na przykład nasi widzowie widzą u siebie w programie. U siebie w programie, racja. Możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce? Oczywiście. Generalnie chodzi o to, aby ustawić sobie model wirtualnego studia lub wcześniej przygotować. Najłatwiej możemy przygotować takie studio nawet i w Photoshopie Adobe'ego, gdzie pracując na layouterach tworzymy sobie nasze wirtualne studio od podstaw. Takie studio tutaj kompilujemy z tym oprogramowaniem i po prostu ustawiamy kamery na Greenboxie i wtedy możemy już taki program stworzyć na wirtualnym studiu. Do którego dzięki odpowiedniemu sprzętowi bazującemu na Greenboxie możemy przenieść się w dowolne, przygotowane uprzednio miejsce. O właśnie, tak. Proszę Państwa, jednym z elementów targów BX 2013 jest to, że oprócz wielu nowinek, które mogą znaleźć dla siebie tutaj profesjonaliści, także amatorzy znajdą coś dla siebie, na przykład możliwość obejrzenia telewizji od środka. W chwili obecnej znajdujemy się w wirtualnym studio, które daje nam bardzo dużo możliwości, których nie zauważają Państwo na co dzień, oglądając swoje ulubione programy. Na przykład możliwość pokazywania różnych rzeczy od tak. Jedno pstryknięcie palcami może zmienić praktycznie dowolny widziany przez widza element, od pojawiającego się napisu po przeniesienie prezentera z np. tropikalnej puszczy na polodowcowe pustkowie. Kolejna edycja targów BX Roadshow już za rok. Kto wie, być może relacje z przyszłorocznej imprezy część z Państwa obejrzy już w technologii 4K, widząc dokładnie każdy najdrobniejszy detal.